nasyp garść do dołków pod ogórki. To najlepszy nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu. Dzięki niemu ogórki rosną jak szalone, a zbiorów nie ma końca. Jest najlepszym źródłem azotu. Na poszczególnych etapach wzrostu ogórki potrzebują różnych nawozów. Na początku przede wszystkim właśnie azotu. Azot jest wręcz niezbędny ogórkom zaraz po posadzeniu do gruntu. To najważniejszy dla ogórków składnik. Zanim zakwitną. Jeżeli nie nawoziłeś ziemi pod ogórki, możesz to zrobić podczas ich sadzenia. Musisz jednak wtedy wykopać głębszy dołek pod każdy ogórek. Musi być na tyle głęboki, aby zmieścił się i nawóz i sadzonka ogórka. Najlepszym i naturalnym źródłem azotu jest obornik kurzy. Nie może to być świeży obornik. Musi być dobrze rozłożony. Do obornika dodaj popiół drzewny, wsyp garść popiołu. Popiół zwiększa plony. I umożliwia lepszy wzrost wielu warzyw, w tym i ogórków. Teraz zalej to ciepłą wodą. Może być deszczówka, lub odstana woda z kranu. Poczekaj, aż woda wsiąknie. Zasyp to ziemią i dopiero na to posadź ogórki. Zapewnisz ogórkom najlepszy start do wzrostu zaraz po posadzeniu do gruntu. Będą silne, zdrowe i szybciej zaczną rosnąć i owocować. Podlej tym ogórki, momentalnie urosną latem będziesz zbierać je pełnymi wiadrami. Ten prosty nawóz sprawi, że będą rosły jak szalone, dostarczy im niezbędnych składników. Szybko zobaczysz różnicę ogórki się zazielenią i zaczną rosnąć. Uszykuj litrowy słoik i wlej do niego dość ciepłą wodę, ale nie gorącą. Dodaj do niej jedną łyżkę drożdży suszonych. Zamieszaj wodę. Wsyp jeszcze dwie łyżki cukru. Zamieszaj, przykryj słoik, i odstaw w ciepłe, ale ciemne miejsce na dwie godziny. Po tym czasie uszykuj jedno wiaderko pięciolitrowe z ciepłą wodą, wlej do niego wodę z drożdżami. I wszystko wymieszaj. Tak otrzymamy koncentrat nawozu z drożdży. Do codziennego podlewania ogórków należy go jeszcze rozcieńczyć. Zanim to zrobisz, podlej najpierw ogórki zwykłą wodą. To ważne, aby zwilżyć dobrze podłoże wokół ogórków. Potem wykorzystaj słoik i nabierz 1 litr skoncentrowanego nawozu. Wlej go do 10-litrowego wiadra z ciepłą wodą. To wiaderko wystarczy do podlania około 10 sadzonek ogórków. Po jednym litrze nawozu na sadzonkę. Tak możesz podlewać ogórki nawet codziennie, jeśli jest taka potrzeba. Dostarczysz ogórkom niezbędnych składników i pobudzisz je do wzrostu. Będą owocować jak nigdy. Dlaczego ogórki są pakowane w folię? Powód może Was mocno zaskoczyć. Dlaczego zielone ogórki są pakowane w folię, a inne warzywa nie? Producenci tego warzywa często decydują się na takie opakowania. Mogłoby się wydawać, że folia to zbędny dodatek, który generuje niepotrzebne śmieci. Okazuje się, że ma jednak ważne zastosowanie. Ogórki są jednym z najpopularniejszych warzyw kupowanych przez konsumentów. W sklepach najczęściej dostępne są dwa rodzaje ogórków: gruntowe, które mają na skórce charakterystyczne wypustki, oraz szklarniowe, które mają gładką skórkę. Te drugie są pakowane w plastikową folię. Żeby zrozumieć jej zastosowanie, należy zagłębić się w budowę tego warzywa. Ogórek składa się w ponad 90% z wody. Zapewnia ona jego sprężystość, odpowiada również za smak ogórka. Folia jest kluczowa dla transportu i smaku tego produktu. Okazuje się, że dokładne zabezpieczenie skórki za jej pomocą jest niezbędne. Zapobiega ona parowaniu wody z komórek warzywa. Dzięki czemu kupujemy ogórki świeże, twarde i soczyste, a nie wysuszone, miękkie i gąbczaste. Folia ma też zastosowanie w transporcie. Ogórki szklarniowe często są importowane z innych krajów, zabezpiecza ona je przed zgnieceniem. Zapakowane w folię próżniową chroni je przed pleśnią. Brak powietrza uniemożliwia dostawanie się do nich drobnoustrojów. Pomimo zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami, należy pamiętać, że takie ogórki należy myć przed zjedzeniem. Choć mogłoby się wydawać, że pakowanie ich w folie jest mało ekologicznym rozwiązaniem, to bez tego zabezpieczenia warzywo nie miałoby szans trafić do naszego sklepu. Bardziej ekologicznym wyborem mogą być ogórki gruntowe pochodzą one z Polski. Dlatego nie ma potrzeby, żeby pakować je w plastik. Dodaj do sadzonek. Już jedna łyżka wystarczy. Zawiera potas, fosfor i wapń. W jego składzie znajdziesz poza tym jeszcze około 30 pierwiastków śladowych. Wzmacnia sadzonki, przez co nie będą tak podatne na choroby. Dostarcza niezbędnych składników. Dodatkowo odstrasza szkodniki. Zawiera wapń, który zapewnia prawidłowy rozrost korzeni. Dzięki temu sadzonki mogą pobierać wszystkie niezbędne składniki z gleby. Fosfor wpływa pozytywnie na kwitnienie i owocowanie. Potas poprawia krzewienie się pomidorów i ogórków, wzmacnia odporność na choroby. To wszystko zawiera zwykły popiół drzewny. Nie wyrzucaj go więc więcej do odpadków. Przygotujesz z niego idealną odżywkę do sadzonek nadaje się do podlewania młodych sadzonek pomidorów i ogórków. Z jednym dodatkiem ma jeszcze lepsze właściwości. Wsyp jedną łyżkę popiołu drzewnego do litrowego słoika. Zalej go wodą i wymieszaj. Dodaj jedną łyżkę octu. Ocet zwiększy kwasowość roztworu, poprawi wchłanianie składników z popiołu. Zostaw na około godzinę. Pojawią się bąbelki wewnątrz słoika. Zamieszaj i podlewaj sadzonki, mniejsze siewki zasilaj za pomocą strzykawki, większe podlewaj. Zamiast wyrzucać, zalej wodą i podlej sadzonki pomidorów, nawet najsłabsze siewki wyrosną silne, zdrowe i mocne, wystarczy nawóz, który możesz zrobić w każdej chwili, przyspiesza wzrost sadzonek pomidora, wzmacnia korzenie. Wystarczy zastosować go dwa lub trzy razy, co 10 dni. Do podlewania, ale też i jako oprysk. Zawiera odpowiednie aminokwasy, minerały, witaminy i bakterie. Aby go zrobić, weź zwykły chleb. Różne resztki chleba, czy świeżego, czy suszonego będą odpowiednie. Przygotuj dowolny słoik o pojemności około 1 litra, pokróż chleb i włóż do słoika. Wypełnij słoik chlebem do połowy jego objętości. Zalej go wodą. Możesz użyć deszczówki. Wsyp jedną łyżeczkę cukru. Cukier przyspiesza fermentację. Zakryj słoik i odstaw w ciepłe miejsce na dwa dni. Po tym czasie uszykuj naczynie z sitkiem i odceć chleb. Rozcieńcz otrzymany płyn wlewając 3 litry wody. Dodaj trzy łyżki mleka. Mleko poprawi jeszcze właściwości nawozu. Teraz wystarczy podlać sadzonki. Mniejsze siewki możesz zasilić za pomocą strzykawki, większe wystarczy podlać. Płyn możesz też przelać do spryskiwacza i zrobić oprysk. Zobaczysz, że szybko sadzonki pomidorów staną się silniejsze i nie będą się wyciągać. Możesz też używać tego nawozu do innych sadzonek, na przykład do sadzonek ogórka czy papryki. Dodaj łyżkę do każdego dołka przed sadzeniem pomidorów, dzięki temu pomidory będą zdrowe i silne. A owoce duże i smaczne jak nigdy. Nawet najsłabsze sadzonki pomidorów odżyją. Wystarczy jedna łyżka tego proszku. Ten nawóz, wsypany do dołka pod pomidory sprawi, że będą miały niezbędne składniki do wzrostu. Zacznij od zbierania skorupek jajek. Kiedy gotujesz jajka lub robisz jajecznicę, odłóż skorupki, umyte i czyste zostaw do wyschnięcia. Czasami już wcześniej kruszę je na mniejsze kawałki. Tak łatwiej je przechować. Idealnie nadają się do pomidorów. Wystarczy je zmielić na drobny proszek. Możesz to zrobić za pomocą blendera, ale możesz też użyć młynka do kawy. Ten sypki proszek zawiera wiele minerałów. Przede wszystkim skorupki jajek są źródłem wapnia. Wapń jest potrzebny pomidorom, aby zdrowo owocowały. Kiedy sadzisz pomidory na polu, do każdego dołka daj łyżkę zmielonych skorupek jajek. Na każdy dołek jedna łyżka ochronisz pomidory przed chorobami, które wynikają z braku wapnia czy innych minerałów. Przykładem jest gnicie owoców pomidora. Wystarczy tylko odrobina skorupek z jajek, a unikniesz takich problemów.